Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger Termina. Moi drodzy, tak na wstępie, jestem mega, mega chory. Tak się rozłożyłem dzisiaj, że to jest po prostu porażka totalna. I powiem wam osobiście, że nawet myślałem, żeby już dzisiaj nie nagrywać żadnych odcinków, tylko po prostu pójść się wygrzeć do łóżka, ale mówię, kurczę, nie, no przecież wy mnie jutro zjecie w komentarzach. Więc tak, jestem na mocnych przeciwbólowych. Jeżeli dzisiaj coś będę knocił, to przepraszam. Naprawdę bardzo was przepraszam za to, bo mogę się jąkać. Mogę mieć zawiechy, mogę mieć pomyłki w tłumaczeniu, wiele mogę mieć rzeczy, mogę robić głupoty. Więc tak, tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że mi wybaczycie oczywiście. I tyle, jedziemy dalej. Co do naszej podróży. Mamy tu White Wild, spoko. Jakiś tam garnuszek. Tutaj nic nie ma. Co do naszej podróży. Ostatnio mieliśmy tutaj przyjaciela, prawda? Który do nas biegł chyba. Chyba tak. Coś tu było. I tak jak mi osobiście mówiliście, tutaj są różne okręgi. Są pełne okręgi i niepełne okręgi. I te przejścia, które mieliśmy wcześniej, są właśnie przeznaczone różnym bóstwom. Każde bóstwo ma jakieś tam inne swoje oznaczenie. I ja już tutaj spierdzieliłem kilka rzeczy. Niestety są to rzeczy, których się już naprawić nie da, więc tak. No, tak to bywa niestety. Wiem, że nas idzie koleś. Dodatkowo, kochani, mówicie mi, że Termina składa się z 3 dni i każdy z dni jest cięższy. Każdy z dni jest cięższy i przeciwnicy również stają się ciężsi. Ile tak można to powiedzieć? No są trudniejsi, o to bardziej. Dobra, bierzemy Rotten Meat. No właśnie, możemy się przespać i każdy z tych dni jest jeszcze podzielony na 3 sekwencje, czyli poranek, dzień chyba taki, wiecie, pełny i noc. Tego, co mi tam mówiliście. Mam nadzieję, że niczego nie poknąciłem. Różnie to może być. Powiem wam osobiście, że troszeczkę też nie wiem, na czym się tutaj skupiamy w tej chwili. Na czym stanęło. Jest jakaś skrzynka. Dobra, Tails. Kurde, nic nie możemy trafić. Nic a nic. Mówiliście mi również, żebym się nie brał za narkotyki, bo mnie zmiotą z planszy. Zgadzam się z wami w 100%. W ogóle dla mnie narkotyki to jest zło konieczne. Nie, no żartuję. W tej grze oczywiście jest zło konieczne. Nie w życiu, nie? Ale narkotyków to nie. Ja nawet alkohol teraz przestałem. Alkoholu nadużywać, się że tak powiem. Nie to, żebym był alkoholikiem, nie. No ale lubiłem sobie tam, wiecie, piwko do programowania walnąć. Nie mówię, że nie, bo tak było. Dobra. Trzeba tego villagera szybko wykończyć. Mamy bardzo mało życia. No i to są DPS-y. To są DPS-y. Ja bym go walił w klatkę. 239. 303. Pięknie. Mówiliście również, żebym nie skupiał się na sojusznikach z tej naszej czternastki. Skoro umiem liczyć, licz na siebie. To są wasze komentarze w moją stronę tutaj. Nie wiem czemu. Myślę, że się pewnie niedługo dowiem. Więc moi drodzy, ta seria właśnie wygląda tak jak nasze poprzednie, czyli początkowo ja sobie tutaj chodzę i zwiedzam, patrzę na czym w ogóle polega ta gra, a potem będziemy starać się jak najlepiej rozegrać. Tam dalej chyba nie przejdę, prawda? Nie przejdę. Kto tu w ogóle leży? Martwe ciało. Wydaje się, że jest dosyć świeże, w świeżym stanie. Investigate. Ciężko jest stwierdzić jakby przyczynę zgonu. Nie widać tu zbytnio fizycznej traumy. W sensie fizycznych szkód, że tak powiem. Może zmarł na atak serca, albo zmarł, ponieważ zażył jakąś truciznę, albo przez inną chorobę, że tak powiem. Dobra, tutaj konia z nim sobie nie możemy zwalić, w sensie bić. Ale jestem perwers. No ma akcja. Możesz zobaczyć ślady stóp na kurzu.
Dobra, tu jakieś śmieci zablokowane. Wow. What? Oh no! Jeszcze nie mówcie, że nie da się go walnąć. Dobra, arms. Walimy w łapki. No broń. Dobra, już nie ma broni. Walimy go w torso. Wow, ale krytyk. No nie mam jak uciec. Walimy go też. Liczę na to, że łapka odpadnie. 40, dobra. Bez misa, proszę. No, tak ma być. I walimy oczywiście w torso. Mówiliście również, że z panem świnku warto byłoby porozmawiać, a ja go zabiłem. A ja go zabiłem, dziada. Dobra, glass shardsy. Kolejny sickle, czyli sierp. Jego broń wydaje się być jakby poza kształtem. I wydaje się, że jest zepsuta. Ale znajdujesz amunicję. 308. Trochę glass shardsów. Crossword co? Co ja znalazłem? Crossword coś tam. Przeklikałem. Roofing talisman. To nie to. To nie to. To też nie to. Crossword puzzle. A, krzyżówka. Morning. Has. Co? Poranek ma złoto w tych ustach? Ja dobrze to przeczytałem? Nie wiem. Dobra, lodówka. Zobaczmy. White Wild. Dużo rzeczy na truciznę. To mnie troszeczkę martwi. To mnie troszkę martwi. Postaram się również w tym odcinku trochę ten dźwięk wyrównać, bo mówiliście, że podczas walki mnie w ogóle nie słychać. Wiecie, ja takich rzeczy, ja w ogóle nienawidzę odsłuchiwać swoich odcinków, naprawdę. Ja się wam dziwię, że wy to oglądacie. Ja osobiście pewnie bym nie obejrzał. Dobra, tego się wziąć nie da niestety. Świeczki oddają nam 5 sanity, podobno. Dobrze wiedzieć. Dobra. Rotten meat, świetnie. Tego nie było potrzeba. To jest zablokowane nadal. Na górę. Po tym odcinku będę musiał odpocząć. To musi być pokój telewizyjny. Ale nie ma prądu. Samo wejście jest skupione na zestawie telewizyjnym. Tak nie można tego użyć, ponieważ nie ma elektryczności. Szkoda. Krwawa miska, misa. Typowa dla każdego telewizyjnego pokoju. Dobra, ale nie ma tej elektryczności niestety. Jestem ciekaw, czy tą elektryczność możemy jakoś włączyć. Posłyszałem również, że są jakieś kasety tutaj specjalne, które możemy odsłuchać. To też jest ciekawym zabiegiem. Też jest ciekawym zabiegiem. Rotten meat. Flamatina. Meat pie, pomidorki, dużo rzeczorków. Dobra, idziemy dalej na wschód. Old Town. Oh fuck, znów jakiś dziwny pan. I jego się nie da wyminąć. Czyt. I zombie. Jakiś szalony villager rusza na ciebie z furią. Olercia. No i teraz problem jest taki. Problem jest taki, bo... może dałoby radę go zabić z torso? Próbujemy? Spróbujmy. 2, 3, 5. Dobrze, dało się go zabić na torso. Spoko. Czekam, gdzie da? 2 szlingi. I nie wiem, o czym mówiłem. Zgubiłem wątek. O, już Death Mask i coś jeszcze, jakąś chyba książkę znaleźliśmy. Znów przeklikałem. Detail Pocket Card, to oczywiście. Dobrze, pamiętam o tym. Może to jakiś przedmiot. Equipment.
Death Mask. Ciekawe. Ring of Brass. Jakiś krwawy pierścień, Jezu. Diament widział więcej śmierci w swoim życiu. Co ja pierdolę. Ja to jestem naprawdę. I po prostu wiecie co, mi się to już strasznie myli. To było Diamond Has Seen chyba. Widział tak dużo śmierci, że aż życie z niego wycieka. Kapłani Rondonu mieli sługów, którzy kopali tego typu diamenty bez tak naprawdę znaczenia na koszty. Ej, dobra, może ten Ring of Brass tam coś da. Zresztą ja mogę mieć kilka tych rzeczy, ej, ciekawe. Optimize. Tobie coś możemy dać. Ale nie wiem, co to było. Dobra, wszyscy mają wszystko. Hunger 58. No troszeczkę nam żyćku tutaj widzę. Troszeczkę nam opada. Jakieś jajeczko. Tu chyba jeszcze nie wzięliśmy, prawda? No właśnie. No więc ze świnką się da pogadać. Myślę, że w drugim przebiegu jakoś sobie to naprawimy. Kurde, coraz więcej jest tutaj dziwnych ludziów. Coraz więcej ich jest tutaj. Ile wy macie głodu? Prawie 50. Kurde, no nie chciałbym tego zużywać. Penny Ban. No dobra, użyjmy tego. Myślę, że trochę nie oddaję Buddy. Zobaczymy, czy nas zaatakuje. No dziwo nie. Czym wy jesteście? Co tu się dzieje? To jakiś pokój z maskami. Wow. Kim ty, panie, jesteś? Ciemny kąt niechcianych i niepożądanych, gdzie rzucali chorych, jeszcze urodzonych, a teraz spalonych księżycem. Witaj, świeżynko. Witamy w głównym Preville. Niezłą dekorację tutaj masz. Co się tutaj dzieje? Artykapłani miasta chcą mieć swoje ciastko, czy chcą zjeść ciastko i mieć ciastko. Plują na nas i potępiają nasze zdeprawowane sposoby postępowania, ale kiedy nadchodzi czas składania uroczystych darów ich nieznanym bogom, wybierają swoją windę tutaj? W sensie, że po tych ludzi. Czy wy widzicie te osoby i jakie są tam maski na górze? Tak. Tutaj jest pewna osoba, którą znamy. O, ta osoba tutaj. Poznajecie? Ja poznaję tę osobę. Ściana z dużą ilością odciętych głów. Głowy wydają się być w różnym stanie zgnizny. Najwcześniejsze główki wydają się być na kilkutygodniowe, w sensie, że mają kilka tygodni, podczas gdy najnowsze wydają się być świerościęte. I mamy tu villagera. Czy mamy tu jeszcze jakąś osobę, którą znamy? Ten trochę wygląda jak Enki na górze. Wiesz, nie, to nie jest Enki. No, ale tego znamy na pewno, tego jednego. To był ten koleś, ten koło torturera. Co by tam stał? To on go tam chyba torturował. Zapalmy sobie ognisko. Boże, ty w ogóle nóżek nie masz. Niezłą masz tutaj dekorację. Pod czujnym okiem zmarłych. Ale chcę więcej. Chcę tego, który rozwalił pół starego miasta. Leśnika. Potem chcę tego, który na nas to wszystko sprowadził.
tego plugawego księdza. Zobaczę, co mogę zrobić. O! Nie okazuj skruchy. Niech popłynie ich krew. To mamy questa. Mamy questa na zabicie torturera. Mężczyzna płacze w bólu. Co się tutaj dzieje? Zostaw mnie. Po prostu zostaw. Po prostu spójrz na mnie. Spójrz na mnie! Co się tutaj dzieje? Opuchnięta warga, wiszące powieki. Rozczesz mi twarz? Co tu się dzieje z tymi ludźmi? Co to jest Golden Chantarol? Zobaczymy. Co to jest Chanterel? Złota kurka. Ciekawe. Kolejna amunicja. Nic tu nie ma. Jest tutaj złota skrzynka. Jeżeli teraz nie wyleci, to jest coś w górze. No. Siku. Coś, co zbieramy non-stop, nie? Dzięki. Bardzo mi miło. Tu przejścia nie ma. Dobra, wet flower. Flower, flower, flower. Ja nie wiem, jak to się wymawia. Czy inaczej chodzi o mąkę. Chodzi o mąkę. Coraz więcej osób, które się w dziwnym sposobie wiją tutaj. Dobra, zapowiemy w... No to trudne, bez reakcji. Nic nie można usłyszeć. Blue Herb. Powiem wam, że dużo jest tutaj przeciwników. Jest znacznie więcej walki niż w jedynce. Odczep się. Odczep się, odczep się. Spear trap. W teorii moglibyśmy go zabić. Ej, no w sumie to nie będzie głupie. Możemy go zabić. Chyba, że nie trafię. Wtedy będzie dupa. Ale jak trafię, to nie będzie. 2, 3, 4. No i git. Nie będzie mi się tu krzątał gagatek. No i dwa szylingi plus. Ichi, ichi. Co znaczyło ichi? Spędzenie. Spędzący, spędzący. Drapie i drapie i drapie i drapie. Co się tutaj dzieje? Zimne światło tak pali. Co za zimne światło? Jesteś taki sam. Zobaczysz. W końcu to zrozumiesz. To pełza pod moją skórą. Pełza. Pełza. Ale co pełza? Oni mają jakieś dziwne problemy. To pali. Znaczy pali. To płonie. Płonie z zimna. Księżyc spopielił tę ziemię. Nas również. Widzę, że ten księżyc ma dużo do czynienia. I jest kolejny włas. Moldy bread, rotten meat. Coś jeszcze? Dobra, otwórzmy go. Dawno nie zapisywałem. Może byśmy to zmienili. Dobra, oczywiście standardowo, tylko żeby się nie przeklikał. Za bardzo się herbat muszę napić, bo już normalnie mi w gardle siada. Dobra, jesteśmy bliżej prawdy. Schodzimy na dół. Wydaje się, że jest to jakiegoś typu tunel Mintens. To jest taki techniczny tunel, idący głęboko pod ziemią. Zejdź na dół. Dobra, i co widać, że jest tunel piąty. W ogóle wiecie, co mi teraz to przypomina? Tak na maksa. Latarnia ornamentowa. Ej, to możemy przejść teraz dalej. Mamy latarynkę. Baryłka wydaje się ciężka. Korek jest otwarty. Powąchaj to. Zapach jest neutralny. Nie wiesz, jaki liquid jest w środku. Na czym... Co mi to przypomina? Nie wiem, czy znacie taki serial Lost, Zagubieni. Tam również były jakieś tam włazy, stacje i tak dalej. Tylko to właśnie chodziło bardziej o
O wyspę. Tutaj chodzi o miasto, ale mega taki feeling jest bardzo podobny do tego. Naprawdę. Naprawdę. Dobra, optimize. Widzę, że body nadal jest takie samo. Szkoda w sumie. Czy ja mam tą latarenkę? Ornament lantern. Będę się zjuzować? To jest chyba po prostu jako przedmiot, który może podpalić przeciwnika. No, trudno. Puste wiadro zbierające rdze. Bolt cutters są nożyce do śrub. Broomstick. Broomstick rozumiem, że są po to, żeby zrobić pochodnie. I płytka naciskowa. O! Ciekawe. Jest tutaj elektryczny panel. O, to jest moja szansa, żeby to błysnąć. Tada! Tak po prostu. A Bella zrobiła zwarcie na elektronicznym zamku. W sensie tej płytce elektronicznej. Po prostu na krótko podłączyła. Dobra, pipe wrench. Dobrze mieć zapasowy. Zawsze można rzucić. Dobra, korek nie jest otwarty. Nic nie szkodzi. Podbiegnijmy sobie trochę. Kolejny zamek. Czy kolejne drzwi nie zamek? Dobra, nadal Tails. I udało się. Salomon Snake, runa Salomon Snake. Co to są za runy? A właśnie, bo mówiliście mi, że również da się znaleźć te kamyczki do ulepszania. Tylko już tym razem nie w taki sposób, jaki robiliśmy do tej pory, czyli że nie z pokonanych wrogów, a właśnie znajdując jakieś kamyczki. Ciekawe. Ale nie mam tego nigdzie. Żeby sobie piwko walnąć. To mnie tylko ja sobie walnąłem. Nadal nie mam cholercia żadnych rzeczy, żadnego craftingu, którego mógłbym użyć na przykład, żeby sobie zrobić jakąś potkę czy coś takiego. Nic, zero, nul. Zakurzony projektor. Stoi tutaj zakurzony projektor. Jeżeli miałbyś jakiś film, mógłbyś go tutaj odtworzyć. Po co wiadro? Dobre pytanie. Dobre pytanie. W ogóle, wiecie co, myślałem, żeby w jakiś sposób was nagradzać za komentarze właśnie pod filmami, bo naprawdę robicie mega robotę. Robicie mega, mega robotę pod tym względem. I myślałem, żeby osoby komentujące jakoś przynajmniej przedstawiać na przykład na koniec filmiku i tak dalej. Jestem wam naprawdę mega wdzięczny za te komentarze, za te podpowiedzi, ale no właśnie na przykład w sytuacji takiej jak teraz, gdzie przyjeżdżam o godzinie 22:30 z pracy, jeszcze chory na przykład, wiecie, ciężko mi naprawdę pamiętać paszeniki i tak dalej. Ja po prostu jestem no już trochę zmęczony. A po prostu jak robiłbym to sobie na spokojnie gdzieś tam podczas montażu, to mógłbym właśnie te linki sobie przy okazji wam pokazywać. Rozumiem, że to jest przejście jakieś dalej. To tam na razie nie idziemy, chociaż chyba będziemy musieli iść. Tak, musimy tam iść. W ogóle, naprawdę, piszcie, jakie chcielibyście również gry zobaczyć. Może są jakieś gry, których na przykład nie chcecie zaczynać, bo nie znacie języka. Wiecie, ja naprawdę długo się wstrzymywałem właśnie co do ogrywania takich gier. Co jest za przejście dziwne? Mród nieczystości. Jesteśmy w ogóle w kanałach ściekowych. Jest tu jakieś przejście, ale chyba nie weźmiemy tego forsem, nie? No nie, raczej nie. Na 100% nie. Niestety, no, zamek jest dla nas nadal za ciężki. Ale wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to przejście krwiste z jedynki. Mega jest to podobne. Dobra, nie ma przejścia? No to nie ma. Wracamy dalej. O czym ja mówiłem? A, o tych komentarzach i nikach, żeby was jakoś nagradzać. No właśnie.
W ogóle zbliżamy się powoli do 1000 subskrypcji. Jeszcze ani jednego specjala nie zrobiłem dla was. Więc musimy zrobić jakąś, czy jakiś uroczysty w sumie stream na 1000 subów. Bo naprawdę to już jest niedługo. To jest taki, wiecie, kamień milowy dla mnie. Idzie bardzo wolno, ale widzę, że przynajmniej subskrypcje w moim wypadku przeistaczają się na wyświetlenia. Widzę, że naprawdę wy też się mega staracie, jeżeli chodzi o ogólną taką tutaj wytrwałość na tym kanale. Więc no, to jest mega, mega przyjemne. Dobra, ale tak, nie mamy tu przejścia. O, pod M mamy mapę. O. No właśnie, ale zobaczcie, jesteśmy już tu po prawej stronie Old Townu. Tutaj przejścia nie ma. Skoczyć też nie da. Ciekawe, czyli tamta trasa pewnie by nas w jakiś inny sposób przeniosła. Tutaj jest przejście, tu jest jeszcze przejście. O, bym teraz przeleciał. Więcej beer trapów. Jest jakaś winda. Winda wydaje się być tutaj utknięta po tej stronie. Nie wejdź w beer trapa, nie wejdź w beer trapa. Zamiast życie to ja teraz idę, wiecie, drugą stroną. Ale liczę też chyba na jakieś herby, bo naprawdę z tym naszym zdrowiem tutaj to jest porażka. Uuu, ktoś tutaj był. Ktoś tutaj na 100% był. Migoczące światło ogniska działa kojąco pomimo horrorów czekających na zewnątrz. Kim jesteś? Ta osoba ledwo żyje. Słychać już dochodzący od niego grzechot śmierci. Ludkim. Baką. Jest teraz martwy. A nic nie znajdujemy. To jest wielka skrzynia. Nie możesz jej otworzyć bez lepszych narzędzi. Dobra, wy nam co powiecie. Wydłubali mi oczy, ale wciąż widzę zielony odcień. Co się tutaj dzieje? Nie możesz po prostu zrezygnować. Próbowaliśmy, ale tego się nie da zatrzymać. Taki zielony odcień. To znaczy divorce. A, to pożera wszystkich. Divorce to jest pożeranie. Mężczyzna płacze histerycznie. Ma wydrapane oznaczenia na całym ciele. Jego skóra wydaje się zwisać z jego kości. Co się dzieje? Co? Jesteśmy jednymi z tych, którzy przetrwali. Midway kolejny. Dobrze. No i widzę ziółko. Ale zielone chyba. To jest ziółko? Nie, to nie jest ziółko. Mogli nie ruszać już tych herbów, bo jest naprawdę ciężko teraz znaleźć. Turnip kolejny. Tam widzę jeszcze skrzynki na dole. Blue herb, o, to się przyda. Tu widzę skrzyneczki. Kolejne piwko. Laja matanina, amatamina, anantanina, nie wiem jak to się wymawia. Amatamina. Meat pie kolejny. Kolejny blue herb. Ej, dobrze. Zdrowie nam się przyda. Tędy musiała przechodzić ta reporterka. Co za złote kwiatki. Złote kurki to grzyby. Dobra, nieważne. Czemu one są złote? Więcej złotych kurek. Opisałem, że dojdziemy zaraz do pociągu. Gdzie my jesteśmy? No oczywiście, że tak. Idziemy w stronę pociągu. Kurde, faja, beczka, ponewka. Czemu ty to mi strzelasz, patałachu? Ja ci, kurde, zaraz tą broń wyciągnę. Ale mnie wystraszył, Boże.
gnoju. A Bell chyba dostała. Dark Marina odzyskuje zdrowie. Zaraz się trochę pouczemy. Dobra. Zgardujmy. Dobra, kolejny gard. To jest dobry sposób na wyleczenie. To jest dobry sposób na wyleczenie. On się garduje. No zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz. Powiem wam więcej, ja zaraz zrobię pewien myk. Dobra, mamy 100 HP. I teraz sobie uciekniemy. Nie da się? Da się. Nie chciałem tego. Ale zobaczcie, że tym razem da... Znaczy, zapisują się tak jakby stany tych ludzi. To jest świetne. Equipment. Dobra, Dark Marina, ty sobie ten ring ściągnij. Rolling Rune. Stary relik z północnego... plemienia, Oldegard. O! Salomon Snake. To jest przecież ten potworek, co z nim walczyliśmy. Jego dusza daje właścicielowi stwardniały, nie wiem to, chyba skórę. Co prewentuje przed utraceniem kończyn. Podpaleniem i krwawieniem. Ej, to jest fajne. To jest fajne. Dobra, i to damy jej. Być może buguje grę. Nie mówię, że nie. Dobre. Nie możecie powiedzieć dobry sposób. Jeden z lepszych ringów, jakie mam. Jeden z lepszych ringów, które miałem. Powiem wam więcej, jak go zostaję przy życiu. Dobra, czego się cofniemy bez problemu. To jest coś świetnego. Mine nam tutaj nie wypada. Leczymy się na maksa. Coś pięknego. Coś pięknego. Ja tu koleżankę chciałem leczyć, ale widzę, że wcale nie muszę. No i uciekamy. To nic się nie stało. Jeszcze raz ucieczka. Jeszcze raz ucieczka. I jeszcze raz ucieczka. Narka, ziomek. Nareczka. Kurde, coś pięknego. Ja sobie to zapiszę nawet. Ja sobie to zapiszę, bo to jest naprawdę świetna sprawa. Tylko żeby nie nadpisać. Żeby tylko nie nadpisać i będzie dobrze. To jest w ogóle jakieś przejście po prawej stronie. Ciekawe, tylko chyba nie było tutaj. Było. Było, tylko ja polazłem jakoś tak dziwnie chyba. A nie, bo ja tutaj się wydgałem. Dobra, przepraszam, bo on tu strzelił. Faktycznie. No i nasz team jest teraz full. Coś pięknego. Coś pięknego. A, bym stracił Buherba. Chociaż z tym ringiem to nawet nie jest potrzebny. Dużo posągów. Tak szukam, wiecie co, nawiązania do jedynki. Jak to wszystko tutaj się działo? Czy to jest miejsce, gdzie był loch strachu i głodu? Czy to jest właśnie ta miejscówka? Czy jak to jest powiązane z tym wszystkim? Oh shit. Dobra, widzę, że są wyznawcy Almera, to na pewno. Są na pewno wyznawcy Almera. Ile Red Herbów, jejku. Jeszcze Blue. Ale tam się nie da przejść, ej. Proszę mi nie pokazywać rzeczy, których nie mogę podnieść. No nie da się przejść tędy. Przynajmniej tędy się nie da przejść.
Być może przejście jest troszeczkę niżej. Na przykład gdzieś tu. Tu? Dobra, potem po to pójdę do czego. Tutaj nasz barszcz Sosnowskiego sobie przy okazji leży. To możemy podnieść? To był Green Herb. Ciekawe. Czy my do tego pana się możemy zbliżyć? To jest też ciekawe. No chyba nie. To jest po prostu dla nas taka informacja, co się odpierdziela. Ale faktycznie te słupy wyglądają jak krzyże. Jak to wygląda? Breville, Old Town, Maidenwood, czyli to samo co i tam. Czyli to samo co i tam. Blue Herb kolejny. No dobra. Jest pociąg, faktycznie. Faktycznie jest pociąg. I co, ja sobie to zapiszę znów. Wiem, że spamuję tym z tymi save'ami, ale po prostu, no wiecie, dla mnie to jest łatwiejsze, że nie muszę powtarzać tych wszystkich sekwencji i nie muszę was zanudzać tym przy okazji. Możemy sobie dalej to kontynuować. Jeżeli coś z Spartole, to też nie ma problemu. No i tu na przykład spartoliłem, bo ten rytualny okrąg jest niepełny. Oni nadal odpoczywają. Więc jak tam podejdę, to stracę koleżankę. Ale dobra, bo ogólnie mieliśmy questa. Mieliśmy questa, weźmy sobie jeszcze te scrolle. Dzięki. Weźmy sobie te scrolle i spróbujmy pokonać tego dziada. Mamy questa na jego głowę. Ciekawe jak się gra zachowa, ciekawe czy w ogóle mamy szansę z nim wygrać, to jest dobre pytanie. Dark Marina jest słaba z głodu. No właśnie, i to też z jedzeniem mamy tu problem, to spory. Już mamy 4 mitwaje. To może w sumie nie. Rzepa. Wkurza mnie to używanie tego wszystkiego. Naprawdę jest słabe. Nie wiem, jakoś shiftem da się? No nie da się. Cały czas muszę klikać i klikać. No takie małe przedmioty jest naprawdę, no z tymi małymi przedmiotami jest tutaj ciężko. Jak chce się ich karmić takim właśnie byle gównem, to jest naprawdę mega ciężko. I to w sumie na razie tylko to mnie wkurza w tej grze. Dobra, Abel. Trochę mniej głodna. Ja mogę teraz wejść do tego okręgu. F, L, nie, nic. Już masz tu latarnię. Zobaczę, czy przypadkiem by się tego nie dało użyć. No niestety nie, tylko state zwiększa. No, ale pomysł jakiś był, prawda? Pomysł jakiś był. Na pewno nie? Na pewno. Na razie jeszcze nie znaleźliśmy żadnych książek z craftingiem. To mnie troszeczkę smuci. Myślałem, że nawet głupi torch będzie, wiecie, tak na początku dostępny, ale właśnie nie. Tego nie ma. Tego tutaj nie ma. Dobra, idziemy na naszego koleżkę. I wiecie co? No nie, nie będę pisał już tak non-stop, często. Bez przesady. Zobaczymy, czy on w ogóle chce porozmawiać z nami. Skills. Talk. Zgarduj. Odejdź, nieznajomy. To miasto ma już wystarczająco dużo robactwa. Chciałbym odejść, ale nie wiem jak. Odejdź teraz. Nie rozumiesz? Mówię ci, że chciałbym, jeżeli mógłbym. Lugawy przybyszu. W takim razie odejdziesz w worku na zwłoki. A Bella straciła swoje ramię. Świetnie. I on już słyszy głodnie. O Jezu. No dobra, to jest na razie taki run na talk, nie? Na talk, nie talk. Talk to jest do rąk. Rozumiem co. To jest festiwal Termina. Nikt tutaj nie zobaczy porannego słońca. Jeszcze mi łeb przyjebał, świetnie. O, czy on sobie coś obciął?
Face group. What? A Bella została... została... No, bucket kraba na głowie. jakby to powiedzieć... to cudo, tak jakby perwersyjnie, siłowo wtargnęło do jej gardła. Może poczuć, jak to schodzi głębiej i głębiej. Mam wrażenie, że to obrzydliwe coś wstrzykuje ciepłe płyny w Abelle. Oh shit. Dobra, dalej rozmawiamy. Nie odejdę bez twojej głowy. Och, ty biedny szczurze. Mój toporek to rozwiąże. Wygląda na to, że twoje groźby nie działają na Drwala. Dobra, Bella, widzę, że tutaj non-stop traci wszystko, co może. Nie wiem jak. To jest wszystko. Abella nie żyje, teraz my zostajemy po dupie. Nic nowego. To jest i tak już nasza śmierć, to się nic nie stało. No gadaliśmy sobie. Gadaliśmy sobie, więc spoczy. Teraz szybko sobie skontynuujemy. Ja tam zrobiłem takie małe cięcie. Bo niestety musiałem przepłukać gardło, bo już całkowicie mi wysiadło, naprawdę. Ja normalnie teraz non-stop tylko chrząkam i odchrypuję. A wiecie, przy takiej ilości tekstu naprawdę to jest no, ciężkie dla mnie dzisiaj. Podczas choroby naprawdę to jest dla mnie ciężkie. No ale mówię, nie zostawię was bez odcinka z terminy, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Próbujmy jeszcze raz go zaatakować, tym razem już normalnie. Tylko tak, bo tu dziewczyny są głodne. Są mocno głodne. Tego się nie da zjeść. Moldy bread. Kolejny food. On dużo hunger daje. No tak, czy dziewczyny są głodne już, czy nie? Chyba już nie. Spróbujmy. Nie, dziewczyny już nie są głodne. Więc tak, walimy to w to. I to w to. Dobra, już nie ma toporka. Długa rąsia. Barwku ciapę. Właśnie, zaczyna pulsować. Teraz to. Dobra, nie ma tego już. Tako za 26. Boże, ile on ma siły? Ile on ma siłę? Jebaniutki. Ej, dobra, udało się. Monstrum sobie leży. Znajdujesz basement key. Znajdujesz również aks, siekierkę, toporek. Dobra, ale no jak chciałbym jego głowę. Nie mówię, że ja muszę tą głowę odciąć. Ale daj jej karotkę, znaczy marchewkę. Daj jej karotkę. Koza je twoją marchew bez żadnego takiego zastanowienia. No ale wydaje się, że nie wyszukuje twojej egzystencji w ogóle. Dobra, basement key. Tylko ja już muszę kończyć odcinek. Moi drodzy, bo tutaj było, pamiętam, wcześniej przejście tu. O właśnie. Ale ja wam tutaj zrobię... cięcie. Tu będzie Polsat, moi drodzy. W następnym odcinku zobaczymy dokładnie, co się kryje za drzwiami. A ja jeszcze się cofnę. Cofnę się i spróbuję mu odciąć łeb. Jeżeli będzie inny skutek, jak najbardziej nagram. Jeżeli nie, to spotkamy się w następnym odcinku tu przy drzwiach. A tymczasem dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Kreuza Shiro. Widzimy się.
następnych odcinkach z Fear and Hunger, Termina. Trzymajcie się. Hej, hej!